Patryk Jaki ma bardzo dobre relacje z otoczeniem Wiktora Orbana. Patryk Jaki był tą osobą, kiedy toczyły się rozmowy na temat tej reguły w Unii Europejskiej, tej zasady pieniądze, pieniądze za, praworządność. za praworządność. To jest koniec 2020 tak, roku. on był tą osobą, która dzwoniła tutaj do Ziobry z Brukseli, bo był po rozmowach z ludźmi Orbana, którzy uważali, że trzeba wetować unijny budżet i, wtedy, i wetując unijny budżet, cały duży budżet, zablokować wprowadzenie tej zasady. Przypomnijmy, bo druga połowa 2020 roku to jest ostra wojna między Ziobro a Morawieckim. Morawiecki w latem, to się przyjeżdża, w w latem przyjeżdża z pierwszego szczytu Unii, gdzie generalnie pojawia się projekt taki, Duży budżet będzie siedmioletni, ale będzie w nim warunek spełniacie zasady praworządności, wtedy dostaniecie pieniądze. I morawiecki to akceptują. Morawiecki to, to akceptują, że generalnie to jest w ogóle żaden problem. Ziobro domaga się przed kolejnym szczytem, takim już akceptującym i ten wieloletni budżet, i zasadę pieniądze za praworządność, domaga się weta. Solidarna Polska w ogóle grozi wyjściem z koalicji i tak dalej. Tak, tak on dalej. nawet zmusił Kaczyńskiego do przyjęcia w trybie obiegowym przez rząd takiej uchwały, że oni są przeciwko temu, że trzeba zgłosić weto. Kaczyński... Ale Morawiecki weto nie zgłasza. Akceptuje i ten budżet, i tę zasadę pieniądze za praworządność, mówiąc Kaczyńskiemu, my z Węgrami uwalimy tę zasadę przed Europejskim Trybunałem CUE. To znaczy, oni przekonywali, I przegrali tę sprawę przed CUE. Ale oni przekonywali, y, ludzie Morawieckiego i sam Morawiecki, przekonywali Kaczyńskiego, że, postępo, że no, oczywiście oni to y, zaskarżą, że to postępowanie w, w CUE na pewno będzie się ciągnęło wiele lat. Tymczasem bardzo CUE bardzo poszło. sprawnie to y, rozpatrzyło i okazało się, że y, reguła wchodzi w życie i po prostu tutaj Polacy mają ogromny teraz problem z tym, że nie tylko KPO tracą, ale już się mówi o tym, że będą tracić fundusze strukturalne. Dobrze, ale zobacz, te ich wojenki można byłoby uznać za czyste zagranie retoryczne. Tak jak ja uważam na przykład te, ten spor jaki Kaczyński za całkowicie sztuczny, bo gdzieś tam swoje chłopaki dilują pod stołem, yy, tak że my tego nie widzimy. Natomiast yy, to ma pewien realny wymiar. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.